W kolejnym filmie o iloczynie skalarnym zobaczymy, jak iloczyn skalarny pozwala nam zdefiniować kąt między wektorami. I to nie tylko dla wektorów, które mają dwie współrzędne, czyli takich wektorów na płaszczyźnie, czy trzy współrzędne, które możemy uważać za wektory takie określające położenie punktów w przestrzeni, ale dla wektorów o dowolnej liczbie współrzędnych, 30, 50 czy 1500. Najpierw może przypomnijmy sobie, jakie wielkości już przy pomocy iloczynu skalarnego potrafimy określić. Więc najpierw takie krótkie przypomnienie. Więc tak, po pierwsze iloczyn skalarny, prawda? Iloczyn skalarny dla wektorów w Rn to jest taka suma iloczynów poszczególnych współrzędnych, prawda? A1, A2, A3 aż do An to są współrzędne wektora A, no, czyli taki wektor A, tak, to jest taka kolumienka liczb A1, A2 i tak dalej aż do An. N liczb rzeczywistych. To jest coś, co należy do Rn. No i podobnie wektor B. To jest iloczyn skalarny i to jest liczba, prawda? Iloczyn skalarny dwóch wektorów to nie jest wektor, ale to jest liczba. I pokazywaliśmy, że ten właśnie iloczyn skalarny ma trzy takie następujące własności, które są bardzo ważne. I tak jak mówiłem, te trzy własności są na tyle ważne, że stanowią podstawę takiej ogólnej definicji iloczynu skalarnego. Niekoniecznie za pomocą tego wzoru. Są różne wzory, które mają te trzy własności i prawie wszystkie istotne własności iloczynu skalarnego wynikają z tych trzech. Więc pierwsza własność jest taka, że iloczyn skalarny wektora ze sobą jest nieujemny. No i to jest jasne, bo wtedy to jest suma kwadratów jego współrzędnych i jest 0 tylko dla wektora zerowego. Druga własność to jest taka, że to nie zależy od kolejności, że AB to jest to samo co BA. Jeżeli wiecie o iloczynie wektorowym, to na przykład iloczyn wektorowy nie ma tej własności. I trzecia własność to jest taka liniowość, nazywamy ją, czyli tak, po pierwsze ma takie dwa składniki, że pierwsza to jest rozdzielność iloczynu skalarnego względem dodawania, tak byśmy mogli powiedzieć, że jak mnożymy skalarnie sumę dwóch wektorów, to jest to samo, co jak pomnożymy pierwszy, drugi i dodamy. I czynnik liczbowy mogę wyłączać przed znak iloczynu skalarnego, S jest liczbą. Przy czym dzięki własności drugiej również na drugim miejscu względem wektora, który stoi na drugim miejscu, te własności zachodzą. To są trzy podstawowe własności i teraz dzięki nim mogliśmy zdefiniować długość wektora jako pierwiastek z iloczynu skalarnego, więc to ma sens, ponieważ iloczyn skalarny wektora przez siebie jest nieujemny, czyli to jest pewna wielkość, która jest nieujemna. I teraz jakie własności ma ta długość wektora? Po pierwsze, że jest 0 tylko dla wektora zerowego, no to wynika z pierwszej własności iloczynu skalarnego. Po drugie, jeżeli wektor mnoży przez liczbę, to jego długość mnoży się przez wartość bezwzględną tej liczby. No i to też wynika z tej definicji bezpośrednio, no bo tu jest, jak pomnożę wektor, to mam tutaj pierwiastek z s kwadrat mi się pojawi dzięki drugiej i trzeciej własności i pierwiastek z s kwadrat to jest moduł s. Więc to będzie druga własność i trzecia własność długości to jest nierówność trójkąta, czyli że długość sumy wektorów jest nie większa niż suma długości i z kolei ta własność jest bezpośrednim wnioskiem, tak jak to pokazywaliśmy, z nierówności Schwarza, czy też Cauchy'ego Schwarza, mianowicie, że wartość bezwzględna iloczynu skalarnego dwóch wektorów jest nie większa niż iloczyn ich długości. Prawda? I dowód tej nierówności korzystał wyłącznie z własności 1, 2 i 3, a nie z konkretnego wzoru na nasz iloczyn skalarny. Czyli każdy wzór, który dwóm wektorom przypisuje liczbę, który ma te trzy własności, dla niego będzie prawdziwa nierówność Cauchy'ego-Schwarza i będzie można zdefiniować długość wektora. Czasem w takich, powiedzmy, poważniejszych książkach z algebry liniowej, czy długość wektora nazywa się też normą. To jest druga nazwa, bardziej stosowana, jeżeli te wektory są takie bardziej abstrakcyjne, prawda? Niekoniecznie wektory w naszej przestrzeni czy na płaszczyźnie. Teraz również mówiłem, że to pojęcie długości wektora może służyć do zdefiniowania odległości między wektorami jako długość różnicy. I to jest jakby motywacją do tego jest taki obrazek, że jak mamy na płaszczyźnie, powiedzmy, układ współrzędnych, no to każdy punkt ma swój wektor wodzący, czyli możemy utożsamić punkty z wektorami
I wtedy odległość takich punktów, prawda, co to jest wtedy ten wektor, to jest b minus a, prawda? Ten wektor to jest b minus a. No i jego długość to jest odległość od a do b, czy b do a, prawda? To już tutaj jest wszystko jedno, wiemy. I to jest motywacja dla tej definicji. I teraz znowuż ta odległość między wektorami ma takie własności 3, które teraz wypiszę, które również są bardzo ważne i stanowią uogólnienie definicji odległości na niekoniecznie ten konkretny wzór. Każdą funkcję, która dwóm, powiedzmy, jakimś tam punktom jakiejś przestrzeni abstrakcyjnej, jakiegoś zbioru, przypisuje liczbę w ten sposób, która ma te trzy własności, nazywamy w matematyce odległością. A teraz te własności jakie są? No pierwsze to jest takie, że to jest liczba nieujemna. No, druga własność jest taka, że no, kiedy odległość jest zero, czyli to jest jakiś zwykły stosowany wzór na odległość dwóch elementów jakiegoś zbioru, prawda? D od AB. Kiedy to jest zero, no to patrzymy, kiedy to jest zero. No wtedy, kiedy A minus B jest zero, długość tego wektora. Ale jak popatrzymy sobie tutaj, to widzimy, że długość wektora jest zero tylko dla wektora zerowego, czyli A równe B. Czyli tylko wtedy, gdy A jest równe B. Pierwsza własność. Druga własność ważna jest taka, że odległość od A do B jest taka sama jak odległość od B do A. To jest tak, jak mamy, no, jesteśmy na płaszczyźnie czy w przestrzeni, no, odległość od punktu A do punktu B to jest to samo od punktu B do punktu A. Więc to jest też tak. No dlaczego? Dlatego, że długość A minus B to jest to samo, co długość minus 1 razy a minus b, prawda? Z własności, z tej własności, a to jest po prostu, prawda? Minus 1 razy a minus b to jest b minus a. B minus a. I wreszcie trzecia własność, którą również pokazywałem w filmie o nierówności trójkąta dla wektorów, która też się nazywa nierównością trójkąta, mówi, że jak mam trzy wektory, to odległość od A do B jest nie większa niż suma odległości od A do C plus CB. To też się nazywa nierówność trójkąta. I te trzy własności, no razem z tą, powiedzmy, taką zerową, te trzy własności są podstawą matematycznej definicji pojęcia odległości. I wiele własności, wiele faktów o odległości wynika właśnie i zastosowanie tej odległości do różnych rzeczy w analizie na przykład wynika, że odległość to jest coś, co spełnia te trzy warunki. Dobrze, czyli widzimy już, że iloczyn skalarny umożliwia nam zdefiniowanie pojęcia długości wektora i odległości między wektorami. Teraz spróbujmy zmierzyć się z definicją kąta. I w tym celu może przypomnę, że czasem, czy też bardzo często właściwie, jak się mówi, wprowadza iloczyn skalarny, na przykład na fizyce, to mówi się, że iloczyn skalarny dwóch wektorów to jest iloczyn ich długości razy kosinus kąta między nimi. Teraz taka interpretacja tutaj też się często mówi, że iloczyn skalarny, zobaczmy, prawda, że jeżeli mamy jakiś wektor A i wektor B, to możemy wektor B rozłożyć na składową prostopadłą i składową równoległą. Teraz długość tej składowej równoległej, która się tutaj nazywa C, to jest co? B kosinus alfa. Teraz jeżeli skorzystamy z tego, co to jest kosinus alfa, to widzimy, że to jest długość B razy, no i co? Kosinus alfa to jest podzielić przez długość A. Długość B, to się skraca i to jest A razy B przez długość A. Tak. No właśnie, to tu jeszcze powinienem, no tak, to jest dla takiego kąta, który jest mniejszy, powiedzmy, że ten kąt, żeby to było dodatnie, to żeby mieć prawdziwy trójkąt prostokątny, to ten kąt, to jest kąt, jest mniejszy
jest mniejszy od 90 stopni, czyli tam pi pu. Więc widzimy, że to jest taka interpretacja tego iloczynu skalarnego, że to jest iloczyn skalarny wektora przez wektor jednostkowy w kierunku a, to jest długość jego składowej na kierunku a, prawda? Jakby przy rozkładzie na składową prostopadłą i równoległą. Dobrze, i teraz jak sobie przypomnimy, czy też jak obejrzycie pierwszy film o iloczynie skalarnym, to ja tam rozwiązywałem takie zadanie, które mówi, że ten kosinus kąta to właściwie można wyliczyć, znając współrzędne. I wtedy to była jakaś taka motywacja do w ogóle definicji iloczynu skalarnego, prawda? Że jak rozwiązujemy takie zadanie geometryczne, tak jak tutaj mam trójkąt o zadanych, tutaj mam współrzędne tych punktów i chcę znaleźć kosinus tego kąta poprzez współrzędne wyrazić, to otrzymałem takie wyrażenie i to było motywacją do wprowadzenia tego pojęcia iloczynu skalarnego, że ten kosinus kąta się właśnie wyraża poprzez iloczyn skalarny i długości wektorów. I teraz ten wzór jest podstawą do uogólnienia tego pojęcia. Powiedzmy, że mamy iloczyn skalarny, to zdefiniujemy teraz kąt pomiędzy wektorami. Znaczy teraz mamy jakikolwiek iloczyn skalarny, czyli coś, co powiedzmy spełnia te trzy własności, czy też mamy iloczyn skalarny w R5, R7 czy R78 i definiujemy kąt pomiędzy wektorami. Czyli mam A, B, mam dwa wektory, skupmy się na Rn, powiedzmy Rn i one są niezerowe. Różne od wektora zerowego, no dlatego, że no chciałbym po prostu użyć tego wzoru, prawda? Ten wzór potraktować jako definicję kąta pomiędzy wektorami, więc ponieważ dzielę przez ich długości, to muszę założyć, że te wektory są niezerowe. Czyli definiujemy kąt poprzez kosinus, czyli kosinus kąta pomiędzy wektorami A i B. Teraz zobaczymy, że ta definicja w ogólności ma właśnie sens, że definiuje nam kąt przez jego kosinus. To jest z definicji iloczyn skalarny tych wektorów podzielony przez iloczyn ich długości. No dobrze, i to oczywiście pierwszą rzeczą, jaką chciałoby się, żeby to był kosinus jakiegoś kąta, no to wiemy, że kosinus ma wartości pomiędzy minus 1 a 1, wobec tego no chciałoby się, żeby moduł tego kosinusa był mniejszy od 1. I rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Ano wynika to bezpośrednio z nierówności Schwarza. Popatrzmy na nierówność Schwarza. Nierówność Schwarza, no może napiszę ją tutaj, nierówność Schwarza, przypomnę, mówi nam, że moduł AB jest nie większy niż norma A razy norma B. Teraz te wektory są niezerowe, wobec tego mogę podzielić i otrzymuję stąd dla A, B różnych od zera niezerowe i dodatnie, prawda? Wiemy, że długość wektora jest dodatnią, więc ja nierówności mogę dzielić przez liczbę dodatnią, otrzymujemy następujący wzór A, B przez długość A. No i te liczby dodatnie oczywiście mogę pod moduł sobie włączyć, że to jest mniejsze równe 1. No a co to jest? A to jest właśnie moduł kosinus kąta pomiędzy A i B. Czyli dobrze, czyli widzę, że ta liczba jest pomiędzy minus 1 a 1. No, czyli to jest liczba z przedziału właśnie dzięki nierówności Schwarza minus 1, 1. Takiego przedziału. I to również wynika tylko z nierówności Schwarza, czyli znowuż mogę zdefiniować kąt pomiędzy wektorami, o ile mam nierówność Schwarza, czyli o ile mam iloczyn skalarny, który tam spełnia te trzy podstawowe własności, o których już mówiliśmy. Teraz jeżeli przypomnimy sobie, no dobrze, czyli mam jakąś liczbę z przedziału minus 1, 1 i teraz jeżeli popatrzymy sobie, przypomnimy sobie wykres kosinusa, prawda, kosinus, no to jak wygląda? Pi pół pi, no to wiemy, że każda liczba minus 1, 1 jest kosinusem jakiegoś kąta z przedziału
od 0 do pi, prawda? Czyli każda liczba z przedziału minus 1, czyli liczba z przedziału minus 1, 1 jest kosinusem jedynego, napiszmy, czyli dobrze definiuje kąt jedynego, czyli definiujemy kąt przez jego kosinus, jedynego kąta z przedziału 0 pi. Tak? No i teraz wiemy, że prawda, jeżeli te wektory są do siebie proporcjonalne, to wiemy, że nierówność Schwarza staje się równością, czyli dla wektorów proporcjonalnych moduł jest równy 1. No i teraz jeżeli stała proporcja, czyli mamy dwie sytuacje, wektory proporcjonalne. Pierwsza sytuacja, że mam wektor powiedzmy A taki i wektor B, chciałem zmienić kolor, i wektor B taki, czyli powiedzmy B jest równe jakieś powiedzmy S razy A dla S dodatniego, tak? I S jest liczba rzeczywista dodatnia, S większa od 0. No to co nam mówi, to wtedy jaki jest ten kosinus kąta? No to liczymy. Kosinus, coś mi się tu popsuło, dobrze. Wtedy kosinus kąta, chciałem mieć kolor biały, kosinus tego kąta pomiędzy A i B, doliczymy. To ma być tak. A razy S A przez długość A, długość S A. No i teraz wiem, że to jest, S mogę wyłączyć, czyli to jest S A razy A, ale S A razy A to jest długość A do kwadratu. Teraz mogę wyłączyć wartość bezwzględną, to mogę napisać jeszcze S, może napiszę tak, S razy długość A do kwadratu, ale to jest to samo co to, czyli to jest S przez moduł S. No i teraz tak, jak S jest dodatnie, no to S jest równe moduł S i wtedy mam kosinus tego kąta 1, czyli jeżeli S jest większe od 0, to kosinus kąta pomiędzy A i B jest 1, no wobec tego kąt jest 0, ten kąt pomiędzy A i B jest 0, to jest taka sytuacja, a druga sytuacja jest S mniejsze od 0, to znaczy, czyli sytuacja jest taka, że mam wektor A tu, a wektor B jest w drugą stronę, prawda? Jest jakoś tak, to jest B, czyli to jest S mniejsze od 0. No to wtedy S przez moduł S jest minus 1 i wtedy, prawda, i wtedy kosinus tego kąta pomiędzy A i B jest minus 1, czyli ten kąt jest tak jak się spodziewamy, pi, czyli 180 stopni, prawda, tu jest kąt pi. Czyli prawda? Podsumowując, nierówność Schwarza pozwala nam zdefiniować kąt przez jego kosinus i my otrzymujemy dobrze zdefiniowany kąt z przedziału 0 pi. No i teraz tak jest na płaszczyźnie, to jest ten prawdziwy kąt pomiędzy wektorami, tak jest również w przestrzeni, to znaczy jeżeli mam powiedzmy w trzech wymiarach jestem i mam tam dwa wektory, no to wiemy, że dwa wektory, jak wybiorę układ współrzędnych, to mam płaszczyznę pewną, czyli trzy punkty zawsze leżą na jednej płaszczyźnie i można zobaczyć, że rzeczywiście to jest kosinus tego kąta. W ten sposób obliczony kosinus kąta daje mi kąt na tej, w tej płaszczyźnie, którą wyznaczają te dwa wektory A i B, czy też punkty A, B i początek układów współrzędnych. Mam wtedy dwa wektory i mam kąt pomiędzy nimi i to jest właśnie kosinus tego kąta.
No i w większej ilości wymiarów rzeczywiście, jak się zastanowić, co to jest płaszczyzna, to zawsze dwa wektory rozpinają taką płaszczyznę. No i w tej płaszczyźnie jest one, to jest ten kosinus tego kąta między nimi. Dobrze, teraz chciałbym jeszcze wrócić tutaj do tego rysunku i zobaczyć, że w ten sposób otrzymujemy dobrze znane twierdzenie kosinusów, prawda? Czyli jeżeli policzymy sobie, czyli mamy taki trójkąt AB, to jest A minus B. Jeżeli policzymy kwadrat długości tego boku trzeciego, czyli to jest ten bok, trzeci bok trójkąta, mam A, B i trzeci bok, no to co? To jest iloczyn A minus B, iloczyn skalarny A minus B. No i korzystając z tych praw rozdzielności, o których tutaj już mówiliśmy, mamy tak A razy A, czyli to jest długość A do kwadratu, potem będzie b razy b plus, czyli długość b do kwadratu, i potem mam tak a razy b i b razy a, ale to jest to samo, czyli mam minus 2a razy b. I teraz to jest długość a do kwadratu plus długość b do kwadratu minus 2. I teraz, jeżeli skorzystam z mojej definicji kosinusa kąta, to otrzymuję minus 2b kosinus kąta pomiędzy a i b. No i to jest tak zwany wzór, twierdzenie kosinusów, prawda? Że kwadrat długości trzeciego boku trójkąta to jest suma kwadratów długości minus właśnie iloczyn długości razy kosinus kąta między nimi z 2. Teraz, jeżeli te wektory są prostopadłe, odzyskujemy twierdzenie Pitagorasa, bo kosinus kąta prostego jest 0. I to nas teraz prowadzi do definicji wektorów prostopadłych. Oczywiście wektory prostopadłe powinny być takie, które mają, że kosinus powinien być 0, tak? No to jak popatrzymy na tę definicję, to nas prowadzi do definicji wektorów prostopadłych. To są takie, że iloczyn skalarny jest 0. To jest dla wektorów niezerowych. Tutaj w tym kontekście zwykle się mówi o wektorach ortogonalnych i dopuszcza się też wektor zerowy. Czyli definicja byłaby taka: wektory A, B, powiedzmy z Rn, są ortogonalne. To jest definicja tego pojęcia. No, jeżeli ich iloczyn skalarny jest 0. Więc oczywiście, jeżeli jeden z wektorów jest zerowy, to ten iloczyn skalarny po prostu jest 0. Czyli wektor zerowy jest ortogonalny do każdego innego wektora. No, a jeżeli one są niezerowe, no to znaczy właśnie, że kosinus kąta pomiędzy nimi jest 0. I teraz, tak, czyli to jest takie uogólnienie prostopadłości, czyli iloczyn skalarny pozwala nam mówić o kącie pomiędzy wektorami i następnie mówimy o wektorach ortogonalnych czy też prostopadłych. To są takie, między którymi iloczyn skalarny jest 0. I na koniec mamy również coś, co jest uogólnieniem twierdzenia Pitagorasa. Czyli jeżeli kąt pomiędzy tymi wektorami jest 90 stopni, czyli ich iloczyn skalarny jest 0, no to zobaczmy. To co to jest? Tak, twierdzenie Pitagorasa, czyli mam trójkąt prostokątny AB, powiedzmy przy prostokątnych AB, no to wtedy to jest B minus A, tak jak mówiłem. No i A minus B, długość, no to możemy wrócić do tego momentu. Tak. To jest a kwadrat plus b kwadrat, prawda? Bo tutaj ten iloczyn skalarny jest 0. To jest długość a do kwadratu plus długość b do kwadratu. Teraz czytuję, to samo jest dla a plus b, jak łatwo się przekonać, prawda? Czyli, no bo tam zamiast minusa będzie plus, czyli to jest długość a do kwadratu plus długość b do kwadratu. Czyli jeżeli wektory są, no i zwykle w tym kontekście to nazywa się
stwierdzeniem Pitagorasa. Ta równość dla wektorów ortogonalnych. Jeżeli wektory są ortogonalne, to długość, kwadrat długości sumy jest sumą kwadratów ich długości. No dobrze, więc to jest kąt pomiędzy wektorami i uogólnienie prostopadłości, czyli pojęcie wektorów ortogonalnych, czyli takich, których iloczyn skalarny jest 0.